No, to nie będzie zwykły mecz. Pierwszy ligowy mecz zespołu KTS Weszło. Dzisiaj grają z... GKP Targówek. No. Ja dzisiaj będę kulturalny w karcofliskach. Ale przecież ty zawsze jesteś kulturalny. Ostatnio skwitowali w internecie, że pan Adrian to jest cham. Kto tak powiedział? Jakiś chum. O kurde. Dawaj. To dzisiaj największa impreza w Warszawie. Druga po zlocie miłośników bulldogów francuskich. A my tu łączymy dzisiaj dwa w jednym. Pogłaskałbyś tego psa, no. Tak, myślisz? A jak mnie ukąsa? Dawaj. Może sobie buzi dacie. Buzi, upierdoli mi łapę przy samym fiucie. O kurwa. Są jakieś gwiazdy w tym Weszło? Tam gra ten Kwebo na Fidę chyba, ale pojechał teraz na urlop i dzisiaj go chyba nie ma. Gdzie te wasze gwiazdy dzisiaj? Kwebo? A nie wiem, jakie macie gwiazdy. Co kurwa, raperami chcecie Sebastian grać? Sebastian Milo miał raperami grać. Raperami chcecie kurwa masować do A-klasy? Mila w Nowym Jorku, Kwebo w Laosie. Krzychu kontuzjowany. Pierdoleni światowcy. Kłos i Matusiak na urlopach cały czas. Wyjebane na to mamy. Das ist Zirkus! Ale się rozpoczęła teraz bitwa na trybunach. Ale! Na razie na słowa, na razie na słowa. Teraz będą pozdrowienia dla Wojtka Kowalczyka chyba. Niech ci kłębo zarabuje, jak alkohol głowę czuje. Gajzer, ty byś zaśpiewał coś tego kłębo. Pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać, jak Tamagotchi. Ja też znam doskonałą piosenkę takiego zespołu punkowego, nie pamiętam, jak się nazywał. Oni śpiewali tak. Karaluch tak jak ja, jeź pisra. Karaluch tak jak ja, jeź pisra. Tralala, 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 chuj. Niech się coś wydarzy na tym boisku, no. Albo chodź na trybunach. Ole, 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 ole. Tylko Targówek, Targówek, Warszawa. No. No, drobne kontrowersje tutaj w polu karnym. Zespołu Weszło, była ręka czy nie? Ale przy okazji pojawiła się moja ulubiona przyśpiewka odnośnie arbitrów piłkarskich. No i do przerwy, o dziwo, 0-0. Nie działo się na boisku nic. Mi się pierwsza połowa podobała. Super, nie widziałem. Nie podsumuję tej pierwszej połowy. Nie, pierdolę. Niż Lord Kof. Milordzie, prosimy. Gówno! Gówno! To totalne gówno! No i zaczęła się druga połowa. Radek, to jak pierdolnie, to jak normalnie. O kurwa! Ale się porobiło, 1-0 dla Weszło z nienacka. Czuję się, jakbym był w Afryce. Dlaczego? To w Afryce piją piwo królewskie? To mnie załatwił. Jak się gniazdo wypodoba? Wujek Samozło. Poziomem równo do tego meczu. Raz, dwa, raz, dwa, trzy! Wiecie, alkoholowie, nie ma futbolu! Nie może jeszcze, to dobry sejf. Rozpoczęły się grupowe tańce. Chciałem zaprosić wszystkich, żeby oglądali piłkę ręczną kobiet, bo jest na co popatrzeć. To Dawid oceni, czy warto chodzić na piłkę ręczną. Oj, no. Pan Adrian chodzi na piłkę ręczną fotografować. Nikt tak dobrze tego sportu nie fotografuje jak pan Adrian. Pokaż jakieś swoje zdjęcie. A facetów też tak fotografujesz? Kogo? Facetów? Nie. Mniej. No! W tym meczu brakuje jeszcze tylko tego, żeby pan Adam zaśpiewał coś z repertuaru Beaty Kozidrak. Poprosimy. Czy twojej głowie zdarzyło coś się, że się zmieniła w upiorne łoże? Leży w nim z nogą dłubiącą w nosie sparaliżowany nosorożec. No, nie wiem, czy to była Beata Kozidrak. Ale na K. Bramka nieuznana, spalony. O, doliczony chyba. O kurwa! Nie,
zaśpiewa na koniec coś z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Znowu w życiu mi nie wyszło. Ale to nie był Krzysztof Krawczyk. Jak to nie? Wódka Suflera. No to jest ten zawodnik, który był młody? A no tak. Jedne do zera i znowu będzie. No dobra, na boisku wygrało KTS Weszło. Na trybunach pan prezes obiektywnie oceni. Obiektywnie ocenię. Uważam to za dużą porażkę, że na naszym stadionie jako pierwszy pilot palili gości. No to jest, traktuję to osobiście. No. Muszę porozmawiać z ultrasami, odbyć z nimi rozmowę wychowawczą, że tak być nie może, że u siebie odpalam mniej pilot niż rywal.